30 sierpnia w Katowicach odbyły się wojewódzkie uroczystości związane z obchodami Święta Wojska Polskiego i upamiętnieniem 96. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego oraz 95. rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego. Uroczystości rozpoczęły się po godzinie 12 od złożenia kwiatów pod pomnikiem powstańców. Na godzinę 13 już na osiedlu Padrewskiego zaplanowano uroczystą zbiórkę, wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień, wręczenie sztandaru Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego, apel pamięci Oręża Polskiego, defiladę, występ orkiestry wojskowej oraz pokaz musztry paradnej. Ukochani nasi żołnierze polscy, za kraj, za honor nasz, dziś idę walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej, może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy wśród domów. Okrzykiem jak surmą w zaułkach, seriami, jak śmiercią tysiące. W czasie obchodów można było obejrzeć m.in. kołowy transporter opancerzony Rosomak, czołg PT-91 i inne pojazdy wojskowe. Yeah.